Dzień dobry, Paulina Koziejowska. Zaczynamy program Między Gwiazdami Ekstra. W kinach mogą Państwo oglądać od kilku dni film Chrzciny, a ten wywiad, który Państwo teraz oglądają, nagrywamy tuż przed premierą. Katarzyna Figura razem ze mną. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Film Chrzciny to film, który opowiada o pewnej rodzinie. Mamy tam bardzo silnie zaznaczony matriarchat. Matka. No, czyli pani, którą pani gra, matka sześciorka dzieci. Jaka jest ta Marianna? Już. Właśnie. Jaka jest ta Marianna? Marianna, przede wszystkim chyba trzeba zaznaczyć, że jest, jest głęboko religijna, wręcz fanatyczna w swojej wierze. I to, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Jest to bardzo silna kobieta. Pomimo swojej prostoty, pewnie braku wykształcenia, bo akcja rozgrywa się gdzieś w górach, w jakiejś wiosce. Też przenosimy się troszeczkę historycznie, bo akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia, jednej doby. 13 grudnia 1981 roku, kiedy doznaliśmy katastrofy, czyli został ogłoszony stan wojenny i dla wszystkich nas to było bardzo, bardzo trudny moment. Ale nie jest to stricte film historyczny, on jest bardzo uniwersalny i bardzo aktualny. Mówi o tym, o podziale rodziny. Moja bohaterka od kilkunastu lat, od 15 lat próbuje scalić tę rodzinę, pogodzić. Jej dzieci kłócą się na tle światopoglądowym i wykorzystuje Marianna, moja bohaterka, wykorzystuje tradycję rodzinną, czyli chrzciny tytułowe najmłodszego swojego wnuka, po to, żeby ściągnąć całą rodzinę do domu na powrót i żeby pogodzić. No to jej w drogę wchodzi generał Jaruzelski, który ogłasza stan wojenny. I moja bohaterka dzielnie mówi, odcinając kabel moja ulubiona od scena. Telewizora. W moim domu wojny nie będzie, generale. A wszystko to robi dlatego, że gdyby rodzina się dowiedziała, to te dzieci by się rozjechały. I do tego pogodzenia, do tego, nad czym ona z takim wysiłkiem i poświęceniem pracuje od kilkunastu lat. Bo dla niej to jest najwyższa wartość. To jest taka już obsesja, można powiedzieć. Tak, bo każdy tam ma czyjąś obsesję. To jest taki amok jakiś w pewnym momencie. Taki taniec. Taki taniec chocholi trochę też, prawda? Tak, absolutnie. Jak w weselu, coś w stylu. Jak to jest, jak się dostaje tak ważną rolę? Rolę, tak jak ja powiedziałam przed naszą rozmową, która buduje ten film. Bo rola tej matki jest chyba najważniejsza, jest nadrzędna. Wszystkie role są istotne, tak. Ale ta matka właśnie scala wszystkich bohaterów. I jak to jest, jak się otrzymuje taką propozycję od reżysera? To znaczy, to jest odpowiedzialność duża? No tak, na pewno. I oczywiście wielka gratka dla aktorki, tym bardziej, że kino może coraz bardziej, ale kino polskie nie owocuje wieloma takimi propozycjami dla osób dojrzałych. Myślę, że a jeszcze w mniejszym stopniu dla kobiet, chociaż to się zmienia. Na całym świecie i u nas również jest coraz więcej kobiet reżyserek, które też coraz częściej i więcej opowiadają o świecie kobiecym, ale tutaj oczywiście Kuba Skoczeń, kiedy trafiła do mnie, kiedy zaproponował mi tę rolę, no to wiedziałam, że to jest coś niezwykłego. To, co najbardziej mnie zainteresowało, że ta moja bohaterka, Marianna, uzurpuje sobie, czy też wyobraża sobie, że ma układ z Matką Boską. Mhm. Także ona prowadzi dialogi z nią, ona, znaczy w pewnym sensie się modli, ale ona z nią się kłóci, ona z nią negocjuje. Bezczelny jesteś. Matko, zobacz mi te kłamstewka. Rozumiesz to? Tylko dla ich dobra. Stój! Piotruś, kto zepsuł telewizor? Co Piotruś? Widziałeś, kto to zrobił? Babcia!
A jak się pani czuła w tej charakteryzacji? W momencie, w tych czasach, kiedy wszyscy się odmładzamy, tutaj dodano pani no, dobrych kilkanaście lat charakteryzacji. Ja myślę, że ja sobie sama dodałam też, oczywiście przy pomocy wspaniałej charakteryzatorki Agnieszki Hodowanej, ale też muszę powiedzieć, że włosami zajęła się niezwykła Jaga Chupało i ona po prostu wyczarowała te ciemno, siwe włosy. Też przy pomocy jeszcze przedłużyliśmy włosy, bo moje włosy były zbyt krótkie, a reżyser chciał, żebym jednak jako kobieta z gór no, miała takie dłuższe włosy, które zresztą później w miarę eskalacji tej nocy, też 13 grudnia i huraganu, który tam mieliśmy autentyczny, zresztą w górach, kiedy kręciliśmy pod Nowym Targiem we wsi Maniowa, żeby one też w miarę tej akcji, tak jak na początku są upięte gdzieś tam, żyły, żeby one po prostu stanowiły, że to wszystko, po prostu, co się dzieje z moją bohaterką, że ona no prawie wchodzi w taki stan, prawie że szalony i odchodzi od zmysłów, ale jednak przeprowadza swój plan i że ten układ z Matką Boską jednak działa. To takie przełamywanie stereotypów, przełamywanie schematów, to jest marzenie dla aktorki dojrzałej? Absolutnie, absolutnie. Znaczy ja kocham postaci. Bo pamiętam Żurek, że takim był pierwszym przełomem. Tak, ale to było 20 lat temu. Ale, 20 lat temu, ale, oczywiście. Ale to Zwieńczony Orłem. Tak, oczywiście. Rola dziękuję. No. Dziękuję serdecznie za przypomnienie tego. Wie pani, od początku mojej kariery tak naprawdę ja zawsze byłam aktorką charakterystyczną. I oczywiście tak jak na początku, jak gdyby koncentrowano się bardzo na mojej powierzchowności i jak gdyby przypisywano, czasami nawet odbierano mi talentu aktorskiego, a przypisywano wszystko, że tak powiem, mojej, tak jak wyglądam i jaka jestem, to jednak ja od początku byłam aktorką charakterystyczną, ale oczywiście im dalej, tym bardziej patrzyłam, szukałam, sama prowokowałam roli, które byłyby, jak gdyby, które by też gdzieś tam przekreślały moją atrakcyjność, w tym atrakcyjność również seksualną, które by jeszcze bardziej ciągnęły mnie w charakterystyczność. I myślę, że to osiągnęłam zarówno w teatrze, jak i w filmach. Ale nie było czasami to łatwe, prawda? Czasami i grając też, ja nie wiem, czy to było łatwe, czy to nie było łatwe. Znaczy, na pewno... Żeby jakiś reżyser... Myślę, że reżyserzy też nie do końca byli przygotowani. No właśnie, o to mi chodzi. Jakby też... chyba nie do końca... rzadko mieli dla mnie odpowiednie propozycje. Na pewno Ryszard Brylski, proponując mi rolę w Żurku, zobaczył to, że ja mogę zagrać. Pamiętam też słowa Kuby Morgensterna, nie żyjącego już, ale który powiedział, że Kuba Morgenstern właśnie powiedział, że to jest coś niewyobrażalnego, co zrobiłam wtedy w Żurku, że w ogóle nie mógł mnie poznać. Dopiero jak szłam po tych torach, dopiero rozpoznał, nawet ciało zupełnie inaczej pracowało, już nie mówiąc o tej charakteryzacji. Podobnie jest w Szcinach, ale że głos mój, po prostu dopiero głos mój rozpoznał, który jest bardzo charakterystyczny. Natomiast oczywiście takie propozycje, takie role no wyzwalają w aktorze rozwój i są po prostu cudowne. I to, że ja nie lubię grać na przykład propozycje, które miewałam, nie wiem, czy do seriali i że jak gdyby, że mam być no, prawie Katarzyną Figurą, tylko no, chodzącą po ekranie, ale jakąś tam postacią, ale zbliżoną, czy... no to jest dla mnie mało interesujące, bo to... No bo to nie jest kreacja. Także im dalej, tym bardziej... Także to było zachwycające, jak ta charakteryzacja mnie odmieniła.
jak potrafię inaczej wyglądać, to mnie jeszcze bardziej wciągało. Na obiad schabowy będą? Co, Klecha ma być na obiedzie? Tak, bo zgodził się ochrzcić tego baba. Mekarta? Bardzo ładnie. Przecież wszystko było ustalone. Miały być chrzciny. Pojedzenie moich dzieci. Jak długo można czekać na otrzeźwienie? W moim domu wojny nie będzie, generale. Ostatnie pytanie jeszcze mam. Tak zastanawiam się, jak był stan wojenny. 81 rok. A ja miałam 19 lat. Pani to miała był mój pierwszy rok studiów. Tak. A jak wyglądało życie aktorek w tamtych czasach? Czy one były, bo teraz dużo mówi się o tym, że kobiety zdobywają władzę, że aktorki mają cały czas gorzej niż aktorzy, ale troszeczkę coś drgnęło, coś się zmienia. A czy wtedy były po prostu pięknym tłem dla mężczyzn, aktorów? Jak zawsze, cały początek mojej kariery, ja zawsze byłam dodatkiem do świata męskiego. No może w pociągu do Hollywood miałam główną rolę, ale już na przykład w King Size partnerowałam oczywiście Jackowi Chmielnikowi, ale to była jednak rola jak gdyby no bardzo ważna kobieca, ale większość w ogóle ról no w Pierścieniu i Róży też miałam. Nie no, miałam szczęście, jestem szczęściarą. Myślę, że od początku jednak, natomiast jak mówimy 81 rok, no to był mój pierwszy rok studiów, prawda? Więc gdzieś my kobiety byłyśmy rzeczywiście gdzieś w, no, mimo wszystko na drugim planie. Oczywiście były aktorki, które, nie wiem, wysuwały się na plan pierwszy. Grażyna Połowska przecież kręciła, pracowała z Kieślowskim i to były wspaniałe. Oczywiście zawsze Krystyna Janda. Nie można powiedzieć, że to jest aż tak. Myślę, że mocne kobiety chyba zawsze miały prawo. Ja nawet wtedy, jako studentka, nie wiem, chyba byłam na drugim albo na drugim roku studiów i otrzymałam propozycję od reżysera, żeby zagrać narkomankę. No, wpisana była w to nagość również i tak dalej. Ja odmówiłam tej roli, dlatego że kobieta tam pokazana, moja bohaterka, no nie była po prostu, była jak gdyby, no, była całkowicie, jakby było zaprzeczenie w ogóle kobiecości, czyli już była tak upadła. I miałam sportretować, to było dla mnie zbyt trudne zadanie. Ale wiedziałam, że ja po prostu nie chcę portretować takiej kobiety. Ja nie chcę wprowadzać wizji takiej kobiety, dawać takiej wizji dalej światu. A teraz, gdyby pani miała zagrać taką kobietę, to co by pani zrobiła teraz, gdyby taka sytuacja panią spotkała? Znaczy, na pewno bym walczyła, żeby ona miała jakieś prawo, ale ona była kompletnie tam. Kompletnie poniżona. Ona była po prostu tak strasznie poniżona i bez żadnego, jak gdyby. Ja zawsze szukam jednak, że. Znaczy, moja praca nad postacią i to, co chcę uzyskać, że jest jakieś poznanie, prawda? Jest poznanie, ale zawsze, że ta kobieta musi mieć jakąś wartość, nawet pomimo. Nawet jeżeli gram czarne charaktery, tak jak na przykład okropny charakter w Dziewczynach z Dubaju Marii Sadowskiej, to po prostu no, potwór, ale jednak ja też sobie znalazłam w niej jakąś wiarę, dlaczego ona tak robi, dlaczego się taka stała. Natomiast tam nie potrafiłam znaleźć. I jako bardzo młoda osoba na początku kariery miałam tę odwagę, żeby powiedzieć, że odmówić tej roli. I w zamian za to usłyszałam, że nigdy więcej nie zagram w polskim filmie. To był 82 albo 83 rok. Okazało się to. Ktoś się bardzo pomylił. Ktoś się bardzo pomylił. Pani Katarzyna, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy wszystkich Państwa do kin na film Chrzciny, jeżeli ktoś jeszcze filmu nie widział. Było mi niezmiernie miło, że przyjęła bardzo Pani zaproszenie miło. Do naszego programu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam na Chrzcinę. Katarzyna Figura, a to był program Między Gwiazdami Ekstra. Do zobaczenia, Paulina.